dla chłopaka, który wychowywał się na boiskach w Lubinie, na osiedlach, jest mega zaszczytem zagrać na stadionie przy kibicach, na stadionie Zagłębia Lubin. Która na jest ogólnie, wiesz? Gdzie? Od tam Volkswagena do Polkowice? No tak, ale... Działa. Działa, ale jeśli bym tam zaczął, nie? Ale ja to nigdy nie jadę szybko. Ja Łukasza prowadziłem, jak on miał 14 lat. To był rocznik 2000. Pamiętam, jak przejąłem tą grupę, to wiedziałem, że jest taki Łukasz Poręba w grupie, ale od razu usłyszałem takie słowo, że jest to utalentowany chłopak, który nie biega i nie chce mu się pracować. No to ja się powiedziałem, no to albo się zmieni i zostanie, albo po prostu będziemy musieli się pożegnać. Przeprowadziłem się tutaj w 4 klasie podstawówki. To miałem wtedy 10 lat. Mój tato też miał bliżej do pracy, bo jest górnikiem tutaj w kopalni. W Lubinie? No i, tak, w Lubinie. I mieszkając tam miał dalej tutaj dojeżdżać. I też przeprowadziliśmy się z tego względu, że miał bliżej do pracy i że miał właśnie grał w Zagłębie. Zagłębie było najlepsze wtedy, nie? Na kadrę Dolnego Śląska, jak jeździło, to większość chłopaków było Zagłębia Lubin. No, to też mnie nakłoniło do tej decyzji. Uważam, że do 12 roku życia to najlepsza akademia to jest przede wszystkim podwórko. Tylko tam trzeba spędzać w dzień po 3-4 godziny, a klub to ma być na tą chwilę tylko dodatkiem. Tutaj tak naprawdę się wychowałem, tutaj zacząłem grać w piłkę z chłopakami. Wychodziliśmy na dwór, czy to po treningach. Najpierw miałem szkołę, potem miałem trening, a wieczorem jeszcze potrafiłem wyjść z kolegami i grać. Pierwsze boisko tuż pod domem rodzinnym, mama wołała na obiad, udało się usłyszeć. No tak, nie musiałem jakoś, nie miałem problemu, żeby mieć blisko do domu, nie musiałem jeździć na drugi koniec miasta na boisko. I to był ten plus, że niezależnie w jakim byłem wieku i o której godzinie mogłem sobie wyjść na boisko, pograć, czy to był wieczór, czy rano, nie musiałem nigdzie daleko jeździć. I tak naprawdę spędziłem tutaj całe moje... No, dzieciństwo można powiedzieć. Ale warunki miałeś całkiem niezłe. Nie żaden piach, nie żaden asfalt, tylko teraz już trochę wysłużony ten Orlik, widać, ale 10 lat temu, jak zakładam, to była nówka sztuka. No tak, wtedy to było coś nowego, bo w Legnicy tego nie miałem jeszcze, nie było tego. Tutaj jak przyjechałem, to zobaczyłem boisko. Jak się tu przeprowadziłem, to byłem mega zadowolony. Widzę, co się dzieje. Widzę, co się dzieje na osiedlach. Nikt nie wychodzi. Teraz wakacje są i praktycznie no, dwie osoby, jak będą przez cały dzień, może trzy, no to jest góra. A Łukasz akurat jeszcze dzieciństwo spędzał na dworze z kolegami, więc na pewno też i charakter gdzieś tam się ukształtował. Gdzieś tam ta technika. I też była taka liga jakby w Lubinie, Play Arena. I też żeśmy kiedyś sobie, dla nas było coś fajnego zrobić sobie drużynę i jeździć na mecze. Łukasz, jesteśmy na drugim ważnym dla Ciebie boisku. Tutaj grałeś w rozgrywkach Play Areny. Pierwszy raz miałeś swoją ekipę, która była w jakiś sposób sformalizowana wraz z chłopakami z osiedla. Pierwszy smak rywalizacji. Przyjeżdżaliśmy tutaj grać. Byliśmy umówieni tutaj na mecze z różnymi drużynami, no i żeśmy tak rywalizowali. Mieliśmy, Jak to wyglądało? To w Lubinie była taka liga i jest pewnie dalej. I po prostu można było zgłosić swoje takie dzikie drużyny do... Tak, to jest coś takiego właśnie jak dzikie drużyny. Zgłaszasz swoją drużynę, potem się umawiasz na mecze, no i jak tam po pół roku zajmiesz pierwsze czy drugie miejsce w danej lidze, to awansujesz dalej. Ja skończyłem grać tutaj w wieku 14 lat, bo no nie, po prostu nie mogłem połączyć tego tak jakby z klubem. Zawodnik utalentowany, miał duże predyspozycje do tego, żeby grać na wysokim poziomie.
ale był w takim okresie, jak ja akurat go prowadziłem, że musiałem go po prostu ciągnąć do ciężkiej pracy. Podchodziłem do piłki tak, że przyjdę na trening, zrobię to, co mam zrobić, nie robiłem nic dodatkowo dla siebie i myślałem, że tak naprawdę talentem mogę coś osiągnąć. Trenerowi Karmelicie zawdzięczam to, że przemówił mi do rozsądku i gdy przejął mnie w akademii, no to wtedy zrozumiałem po naszej rozmowie, że muszę wziąć się do pracy i że samym talentem nie osiągnę jakiejś kariery. Pamiętam jedną sytuację na obozie, jak przejąłem tą grupę, byliśmy w Wałbrzychu i Łukasz na pierwszym treningu powiedział mi, że coś go tam gdzieś w pafinie delikatnie obolewa. Powiedziałem, żeby zszedł, po treningu mu powiedziałem, żeby pamiętam tę sytuację, żeby zadzwonić do taty i żeby tata go zabierał z obozu. To nagle Łukasz wyzdrowiał i już później normalnie trenował. Przeszedłem każdy szczebel w akademii, aż do pierwszej drużyny i myślę, że to jest najlepszy klub dla młodego zawodnika, żeby właśnie grać w tym klubie i się ogrywać w ekstraklasie. Mecze u siebie wszystkie wygrywaliśmy tak naprawdę. Rzadko kiedy traciliśmy jakieś punkty i to jest taka najlepsza chwila moja na boiskach akademii. Kruczek, drugi zespole jest. Denis jest w Opolu teraz. Maciek Martin. Hubert Gajda pracuje jako trener wękarzy u nas. Wiem, coś jest w drugiej drużynie. Józef odszedł. I Filip gra w Polkowie. No i ja. A to my. To sobie śmiałem. Jeśli sobie zostaw na pamiątkę, albo zostawię zdjęcia, wyrzuć sobie taki album, to warto się wiedzieć, za jakim kanał. To momentem przełomowym w tym, czy będę kiedyś grał w piłkę, to było pójście do pierwszej drużyny i utrzymanie się na tym najwyższym poziomie, aż do tej pory. Lepiej być pokornym niż jakoś gwiazd do życia, jak się wchodzi tam. Bo oni potem to jakoś doceniają w jakiś sposób. No zalety to na pewno technika, dużo widzi. Staram się grać lewą nogą i no nie boję się grać lewą nogą. Ale nie ma jakiejś takiej różnicy, że lewa noga to jest do tramwaju, jak to się mówi przysłowiowo. I na boisku też nie staram się szukać. Jak mam na lewej nodze, to podam albo uderzę, a nie będę przekładał na lepszą swoją nogę. No jest taką osobą w środku pola, która naprawdę uważam, że będzie odkrywała, mam nadzieję, że już w tym sezonie, niesamowitą rolę. To jest osoba, która zastąpi Filipa Jagiełę. Na pewno Filip Jagiełło miał fajną ścieżkę swoją piłkarską. Najpierw grał tutaj w Zagłębiu przez kilka lat, teraz wyjechał do Włoch. Też może podążyć podobną ścieżką co Filip Jagiełło? Myślę, że tak, jeżeli obierze kierunek włoski. Jeżeli dostanie szansę, a wierzę w to bardzo mocno, że tak będzie, to będzie dalej niż Filip. Jest pewnie inspiracją dla wielu młodych, dla mnie też, że można jednak z takiego małego miasta, ale no dużego klubu wyjechać grać jakąś piłkę europejską. Gdy wchodziłem do pierwszej drużyny, to stresowałem się, bo to jest dla mnie, mega był dla mnie przeskok, granie takie juniorskie, a granie w piłkę seniorską. Musiałem się wiele nauczyć, dalej się uczę, ale to jest coś całkiem innego niż taka właśnie gra bez presji żadnej w akademii. A dlaczego na młodych mamy nie stawiać? No 20-19 lat, oni są już tacy młodzi. Na dobrą sprawę w Holandii stawiałem na 16-17 latków. Oni już muszą grać piłkę, żeby w wieku 20 lat mieć przynajmniej po 100 występów i wtedy pójść w świat. No, my się nie możemy bać, my jesteśmy w lidze polskiej w ekstraklasie. Postawmy na tę młodzież, a na pewno się nie zawiedziemy. Miałem dużo wiadomości po bramce w ekstraklasie, ale też przyznam się szczerze, że obudziłem się nad ranem i no nie mogłem spać, bo adrenalina i emocje to tak długo schodziło ze mnie. I ogólnie takie mega przeżycie, że mogłem tutaj strzelić gola na stadionie. Udało mi się jakoś strzelić tą lewą nogą, choć nie wiedziałem, że potrafię tak naprawdę uderzyć. Po dawno nie strzeliłem żadnej takiej ładnej bramki. Bardzo mocno stąpa gdzieś tam do samą po ziemi i dużo pokory w nim jest i uważam, że może coś z tego być. Chciałbym na pewno grać. W pierwszym składzie. Wiem, że to wymaga ciężkiej pracy i rywalizacji, ale postaram się pokazać trenerowi, że potrafię grać i może na mnie stawiać.